Dwa razy zdarzyło mi się płakać po spektaklu teatralnym. Pierwszy raz było to po Skąpcu Moliera w Teatrze Witkacego w Zakopanem, a drugi raz po spektaklu I Love You Teatru Porywaczy Ciał podczas festiwalu w Toruniu 157 lat temu mniej więcej. Bardzo płakałem. Ja zacznę i spróbujemy tam sobie później to poszatkować. To się przywitamy, tak? Witajcie w odcinku drugim. No dobrze, no Ale to przybliż się do mnie. Powiesz kiedy już, dobrze? już. Witajcie. Poczekaj, chórkiem. Trzy, cztery. Cztery. Witajcie. Nie, tak, ale wiesz, tak ten. Witajcie w odcinku Nie, drugim. powiedzmy chórkiem, Maciu. Trzy, cztery. Witajcie Witajcie w w odcinku odcinku drugim. drugim. No tak, raz zdarzyło mi się wyżreć czekoladkę. Słuchaj, ale to wszystko jest nieważne, bo przecież ja mogę sobie pozwolić na wyżeranie czekoladek, ale ty nie, bo ty musisz dbać o figurę, nie? Zaczniemy sobie tą naszą historię od tego, że w roku 95, kiedy ja skończyłem szkołę teatralną, przeprowadziliśmy się do Poznania, gdzie Kasia miała i ma do dzisiaj dom. Zamieszkaliśmy w Poznaniu i chcąc nie chcąc jakoś tak wyszło, że zaczęliśmy się w to poznańskie towarzystwo artystyczne wgryzać. Prezentowaliśmy nasze spektakle w Centrum Kultury Zamek i w pewnym momencie poznaliśmy Marcina Libera, który był ówczesnym narzeczonym, teraz już mężem, Izy Bojarewicz, serdecznej przyjaciółki Tak, moje Kasi. Przyjaciółki jeszcze z przedszkola. Ale jeszcze mi się teraz przypomniało, że to też był taki czas, że zaczęliśmy poznawać właśnie też to środowisko artystyczne i między innymi zaczęliśmy chodzić przecież do Teatru Ósmego Dnia na spektakle, co też bardzo zmieniło gdzieś nasze myślenie o sobie, o naszej przyszłej, zaczęliśmy się zastanawiać nad drogą twórczą. Pamiętasz? Byliśmy chyba na tak. To był Piołun Teatru Ósmego Dnia. Tak, tak. To dużo nam dało, bardzo nam dużo dało. Podpowiedziało nam pewnego rodzaju pomysł na rozwój, dało nam taką pewność, że decyzja o tym, żeby grać swoje własne spektakle, jest dobra. Zostaliśmy wyróżnieni w którymś momencie i zostaliśmy zaproszeni do odegrania ról w spektaklu Sabat Teatru Ósmego Dnia.
Wcześniej... Spektaklu ulicznym. Spektaklu ulicznym. Widowisku ulicznym, plenerowym. Tak. Wcześniej tam grały osoby z teatru Biuro Podróży, ale z różnych przyczyn nie mogli już po prostu jeździć w trasę. I no, myśmy dostali tą propozycję. Długo się nie zastanawialiśmy. Następne dotknięcie innego teatru zupełnie, który robiliśmy wcześniej. Plenerowa, ogromna sytuacja grana w całej Europie. Pierwsza bardzo fajna trasa z teatrem ósmego dnia. To bardzo uczyło pokory, prawda? Tak, wielogodzinne montaże. No tam przestawało się być aktorem takim zwykłym na scenie, tylko trzeba było wspólnie wszystko rozkładać, nosić kable. Na przykład mięśnie sobie wyrobiłam mocno. Tak, i zniszczyliśmy sobie troszeczkę kręgosłupy. Nie, ale warto było. Ale za taką sprawę to warto się nagiąć. Ja może powiem, że właśnie dla mnie to tym bardziej było atrakcyjne, bo te wyjazdy z teatrem ósmego dnia, no oprócz jakby walorów artystycznych, to również to były moje wyjazdy pierwsze w życiu za granicę. To była Szwecja, Holandia, Francja i to były cudowne trasy, gdzie też jakby nie mieliśmy takiego obciążenia odpowiedzialności, bo byliśmy, tak. Bo normalnie jak jeździliśmy ze swoimi spektaklami, no to spoczywała na nas odpowiedzialność jakby organizatorów, reżyserów i tak dalej, technicznych, a tutaj po prostu byliśmy tylko albo aż aktorami i to były trochę takie fajne wakacje w super towarzystwie z fajnymi ludźmi. Fajne miejsca, no i w ogóle cała ta otoczka tego, jak graliśmy spektakl Sabat, to było coś, to było zupełnie coś nowego, tak, zupełnie nowy eksperyment. Jak ty się czułeś, jak na przykład odgrywałeś, ośpiewałeś Air de Lazy, pamiętasz? Tak. No tak jak już wcześniej wspominałem, zupełnie inne doświadczenie, dotknięcie czegoś. Porywacze ciała. Ile to nas łączy? Oczywiście prócz teatru łączy nas jakieś prawie 30 lat, które upłynęły od wspólnej premiery Sabatu, a potem wspólnych podróżach, które spędziliśmy w małym busiku, przemierzając Francję, Szwecję, no właściwie całą Europę. To były piękne czasy, ale zawsze traktowałem was jako młodszych braci po fachu, a może nawet bardziej fachowych. Uwielbiałem wasze przedstawienia, bo zawsze pełne ironii, autoironii, a jednocześnie takiej niezwykle celnej, a i pokoleniowej diagnozie i po prostu przy niesamowitej maestrii aktorskiej i odwadze aktorskiej. To, co nas również łączy, to myślę pewien stosunek do techniki teatralnej. Teatr ósmego dnia zasłynął, nie wiem, czy to była zawsze dobra sława, z pewnych wyśrubowanych wymogów technicznych. No rzeczywiście, nasze przedstawienia od pewnego momentu były bardzo pod tym względem rozbudowane. Mieliśmy wtedy takie marzenie, i wy, i my, żeby robić taki teatr, który da się, pamiętacie, to jest tekst wasz, z waszego spektaklu, żeby zrobić taki spektakl, który da się wsadzić do plastikowej tytki z Lidla i na festiwal. No to się chyba nigdy nie udało. Ale wasza techniczna, jakby to powiedzieć, wasze techniczne wymagania jednak były również bardzo wygórowane i przysporzyły wam wielu wrogów. Przede wszystkim wśród ekip technicznych teatrów i to myślę, że w całej Polsce ta legenda się niosła. Pamiętam takie tutaj anegdotki, że tu Maciek kazał bardzo precyzyjnie ustawić reflektor, tu ma świecić dokładnie w to miejsce, ale przy tej pozycji on rzucał jakieś bliki tutaj na podłogę, coś tam białego, coś tu się prześwietlało, wobec tego nakładał na to
kotarę światłochłonną i przytakerowywał ją do podłogi. No to czasami przerastało wyobraźnię technicznych pracowników teatralnych. No i nie da się ukryć. No Maciej, jeśli mogę do ciebie tutaj się w ten sposób zwrócić, jesteś pod tym względem cholernie upierdliwy. No, ale kocham was. W tym środowisku przebywał Marcin Liber, tak. Chłopak, do teraz jest chłopakiem, mężem mojej przyjaciółki Iski. No i Marcin zaproponował nam współpracę w którymś momencie, ponieważ miał gotowy scenariusz. On nawet chyba już wtedy miał tytuł, prawda? Ten scenariusz, Autofobia. Tak. I w pierwszym momencie, kiedy przeczytaliśmy ten scenariusz, to tak się złapaliśmy, przynajmniej ja, nie wiem jak ty, ale ja się złapałam o tak za głowę i mówię, o Matko Boska, ale jak, nie? No bo tam w scenariuszu na przykład były zaplanowane dwie wielkie, ogromne opony od traktora, które miały jakby jechać na widza. No to ja miałam jakieś na wizję jakichś maszyn, machin, dźwigów w sali i po sobie pomyślałam, nie, to nie jest możliwe. Marcin po prostu jest człowiekiem, który mało gada, dużo robi i w pewnym momencie po prostu wchodzimy do ośrodka teatralnego Maski, gdzie mieliśmy próby i gdzie miała się odbyć premiera i tam stoi po prostu żyroskop. Marcin go z jakiegoś poligonu czy skądś, czy z jakiejś szkoły lotniczej, już nie pamiętam, załatwił i powiedział, masz się na tym nauczyć latać w tym żyroskopie, bo finałowa scena Autofobii właśnie będzie na tym żyroskopie. I to było bardzo fajne otwarcie. I Maciuś tam na Golasa latał. I to było bardzo fajne otwarcie, bo nagle okazało się, że machina teatralna może być zupełnie inna od tego, co wynieśliśmy ze szkoły, ale też co próbowaliśmy sami w naszych spektaklach robić. Praca z Marcinem Liberem rozwinęła się bardzo mocno. Zaczęliśmy razem współpracować. On już w ramach swojego zespołu z Wojtkiem Wińskim, czyli Teatru Usta Usta. My jako Porywacze Ciał. Ale wspólnie realizowaliśmy dalej spektakle. Następnym naszym spektaklem był spektakl pod tytułem Technologia Sukcesu. Rok 98, który był też jednocześnie dla nas takim sprawdzianem ludzkim, bo rozstaliśmy się z Kasią jako dziewczynka i chłopczyk. Jako dziewczynka i chłopczyk, jako para. I spróbowaliśmy spróbować. Jakby istnieć na zasadzie przyjaciół, którzy wspólnie robią teatr, przyjaciół, którzy znają się jak łyse konie, które były ze sobą, przeskoczyć wszystkie problemy nasze prywatne i to się udało w ogóle. No ale też nie było łatwo, bo właśnie sobie pomyśleliśmy, dobra, no to tak, spróbujemy razem zrobić technologię sukcesu, następny spektakl i jeżeli nam to wyjdzie, to znaczy, że zdamy sprawdzian i zostaniemy już takimi przyjaciółmi na wszystkie wieki. A jeżeli nie, no to się pożegnamy.
oprócz chwilki czy dwóch. Nie opuszczasz mych snów. No i faktycznie te pierwsze momenty prób to były spore kłótnie, znaczy takie no burze, były ostre burze i no to miotało nami strasznie. No ale tu po raz kolejny pojawiła się persona w postaci Marcina Libera, który wspólnie z nami ten spektakl realizował. No był współreżyserem, był też oczywiście osobą, która stworzyła światła, czarodziejskie światła do spektaklu. I też był taką jakby przyzwoitką, która pilnowała nas, żebyśmy się tam nie pozażerali nawzajem, ale ta praca okazała się bardzo dobrą pracą, bardzo taką, no to był sukces, to był ogromny sukces, pierwszy nasz prawdziwy sukces teatralny. Znaczy teatr, taki klasycznie teatralny. Technologia była takim spektaklem ułożonym, gotowym właściwie, bo to był pierwszy raz, kiedy zaczęliśmy pracować nad gotowym scenariuszem. No bo ty napisałeś ten scenariusz, tak. Przyniosłeś gotowy praktycznie, rzuciłeś na stół i powiedziałeś, robimy. No, może nie rzuciłem, nie powiedziałem, że robimy, tylko zadałem propozycję, że tutaj mam kawałek takiego tekstu i może będzie coś z tego ciekawego. I faktycznie ta praca przebiegała jak w takim normalnym, zwykłym teatrze. Po prostu przychodziliśmy na próby, robiliśmy poszczególne sceny chronologicznie i to po prostu wyszło tak fajnie, że ten spektakl stał się przebojem po prostu wszystkich festiwali. Nagle okazało się, że może spokojnie zostać zagrany na scenie Teatru Narodowego w Teatrze Małym w Warszawie, że może zostać zagrany na festiwalach teatralnych, Teatru Ofowego, jak też Teatru Dramatycznego na różnych festiwalach. Więc jakby ten sukces się przeniósł też na nas. Powiedzieliśmy sobie, damy radę. Moje zdrowie poprawia się z dnia na dzień, a wszystkie moje narządy funkcjonują znakomicie. Cieszę się dobrym zdrowiem, bo jestem szczęśliwa, bo kocham życie, bo odkrywam ciągle fascynujące rzeczy, których mogę dokonać. Wiem, że najlepsze dopiero przede mną. Pamiętam, że to był nietypowy taki spektakl, gdzie zaczęliśmy szukać bardzo ekskluzywnych kostiumów. I pierwszy raz zaczęliśmy chodzić właśnie tak w życiu. Ja na przykład nigdy nie zakładałam butów na wysokim obcasie. Ty garnitura, garniturów. No, i tutaj właśnie zrobiliśmy sobie po prostu taką przygodę, że mieliśmy pieniądze, które dostaliśmy od Urzędu Miasta na spektakl. I sobie po prostu poszliśmy w trasę do miasta, gdzie wchodziliśmy do ekskluzywnych sklepów. Maciek przymierzał właśnie garnitur, ja przymierzałam, nie sobie wybieraliśmy to, bo chodziło o to, żeby te postaci były jak najbardziej ubrane tak
na tak zwanych jupi. Najciekawszy z tego wszystkiego była mina pani kasjerki, która nam sprzedawała te uniformy, kiedy musiała wypisać fakturę na firmę, bo wtedy jeszcze mieliśmy firmę Teatr Porywacza Ciał, także ona po prostu, jej mina była bezcenna. Moja postawa jest odpowiednia. Moje słowa są wyważone. Moja praca nie ma wstępu do mojego domu. Mój telefon czynny jest tylko do 17. Zazdrościć takiemu, czy zabić jak psa? Czy mógłbym to wszystko pogodzić? Jestem zdolny, to wiem. Dużo czytam. Ale czy mógłbym to pogodzić? A może łatwiej byłoby po prostu wyjść na ulicę i pozabijać przypadkowych nieznajomych, o których wiem tyle, co wiem. Jestem głodny. Upoluję sobie królika. Albo nie. Upoluję sobie bizona. I rozpalę ognisko. Tak to właśnie zrobię. Rozpalę ognisko. Dobrze, jeszcze raz. Mamę mimo mostkiem. Dykcja. Katarzynę Pawłowską i Macieja Adamczyka, czyli Teatr Porywaczy Ciał, poznałem na początku tego wieku, czyli 20 lat temu. To były czasy, kiedy byłem studentem Wydziału Rzeźby Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. To były czasy, kiedy już zajmowałem się sztuką performance. I muszę zaznaczyć w tym miejscu, to były czasy, kiedy performance i teatr ze sobą nie romansowali. Teatr bardzo oponował to, co proponował teatr klasyczny, również ten niezależny, poszukujący. Głównym zarzutem było to, że jest sztuczny, że jest powtarzalny, schematyczny. Wtedy właśnie trafiłem po raz pierwszy na spektakl Technologia sukcesu Teatru Porywaczy Ciał. Już wtedy było o nich bardzo głośno za sprawą spektaklu I Love You i Świnie. I zakochałem się i w nich, i w tej formie teatru od pierwszego wejrzenia. Był to teatr raz, że bardzo radykalny, dwa, poszukujący i nieznoszący jakby utrzymania stylu w jakiejś konwencji. Kiedy jest sukces, granie, bardzo dużo grań i później przychodzi po kilkunastu miesiącach czy w następnym nowym sezonie pomysł, żeby zrobić nowy spektakl. I o czym? I teraz nagle okazało się, że o czym ten spektakl robić? No i też człowiek się tak zaczyna zastanawiać, kim jest. Kim jest? Co chce światu powiedzieć? Czy sobie chce coś powiedzieć? Co ja znaczę w ogóle? Czy ja jestem dobrym aktorem? Czy jestem złym aktorem? Czy jestem traktorem? Czy jestem... Jakim człowiekiem jestem? Człowiekiem, zabawką. Czy ja jestem nakręcaną, czy nie, nie jestem przypadkiem jakąś... karykaturą samego właśnie. Siebie. I zaczęliśmy robić sobie próby i tak naprawdę właśnie gadać w ten sposób. Próby o próbach. I w którymś momencie nagle załapaliśmy, że wow, to jest super pomysł na zrobienie spektaklu, że właśnie... Zróbmy spektakl o spektaklu, o sobie, o tym, jacy my jesteśmy w trakcie robienia spektaklu. Ja nie rób tego niebezpiecznego ćwiczenia. Ja tego w ogóle nie czuję, bo jak grasz spektakl, kiedy jesteś takim aktorem, to tego nie czujesz, dopiero potem, w spektaklu, jak ci trans przychodzi, rozumiesz, a te wszystkie rany... To cię wyborzą, pogotowie cię. To jest wszystko przez głupie pomysły, wiesz? To cały ten kurwa teatr, rozumiesz? Ton scenografii, rozumiesz? Miliony złączeń, rozumiesz? Swoje kawy, cztery tiry dookoła światu, rozumiesz? Pokój! Ja sobie myślałem, że...
znacie, że nasz teatr, mimo że skromny, to zajebisty. Ja sobie pomyślałem, że tak, że w naszym spektaklu skromnym i zajebistym wiesz, co widzę. Jeden w ogóle rekwizycik, rozumiesz, pod szpitalny. Estetycznie. Lampka, reklamówka i na festiwale. To poszło w takim kierunku, że oczywiście to była cały czas współpraca z Marcinem Liberem, który razem z nami współreżyserował ten spektakl. I bardzo śmieszne było, jak Marcin bardzo poważnie pytał nas: słuchajcie, czy wy teraz mówicie jako wy, czy mówicie jako postaci? I takie przeniesienie właśnie tego było dla nas fajne, to znaczyło, że dotykamy tej wiarygodności, że skoro Marcin nie jest w stanie tego rozróżnić, który nas bardzo dobrze zna przecież, to znaczy, że jest dobrze. No a tam Marcin Liber, tak? Ale myśmy sami nie mogli się rozróżnić, bo w którymś momencie, pamiętam jak próbowaliśmy i nagle ty na przykład wybuchałeś i zacząłeś mówić, że kurde, przestań mi o tym mówić. Ja tak siedziałam jak wryta i tak patrzyłam, czemu ty na mnie krzyczysz? O co ci chodzi? A ty się okazuje... I tak w którymś momencie mówię, ej, ale ty teraz jesteś Maciej czy grasz? No kurde, grałem przecież, nie? I pamiętam, że tak samo było z drugiej strony, że też patrzyłeś na mnie, widziałam tylko takie wielkie oczy, jak ping-pongi twoje i się okazywało, że ty też nie wiesz, czy ja mówię na serio, czy faktycznie jestem w roli. I to była taka właśnie fajna przygoda. W którymś momencie, podczas tych naszych improwizowanych prób, nagle ty wypaliłeś, że jesteś ochroniarzem, że właśnie stworzyłeś sobie taką rolę ochroniarza w sklepie spożywczym w Biedronce, a ja sobie wykreowałam jakąś taką dziwną aktorkę zagubioną. Mhm. Pamiętasz? No. Ale czemu o tym mówisz? No bo właśnie się zastanawiam, dlaczego skoro mówiliśmy o sobie, że co, zawsze w życiu chciałeś zostać ochroniarzem, to było twoje marzenie? Tam chodziło o to, że tych postaci jest kilkanaście. Ty byłaś kilkoma różnymi postaciami. Byłaś konglomeratem aktorki, nimfomanki, jakiejś dziwacznej złodziejki, cukierków, czy tam lizaków, czy batoników. Nie, a to z życia wziąłem, bo ja kiedyś właśnie tak sobie zrobiłam experience i ukradłam batoniki. Tak, byłem różnymi takimi męskimi typami wyciągniętymi gdzieś z podświadomości. Takimi macho. No tak, bo tam był taki reżyser. Macho, wiesz, ochroniarz w sklepie spożywczym w Biedronce nie zawsze jest macho. Jeżeli pójdziesz sobie do sklepu i poobserwujesz ochroniarzy, najczęściej są to takie typki trochę ciapciowate. Ej, ale to było właśnie piękne, że ten ochroniarz i ta aktorka, oni się spotykają w tym sklepie, w tej Biedronce i oni, patrząc między tymi regałami gdzieś tam na siebie, zakochują się w sobie. Tak, to było piękne. To było piękne, tak. Zamykała cichutko, potem otworzyła je wolniutko. Miałeś ciętą wargę i zaciętą duszę. Pytam, czy chcę porozmawiać. Ale ona nie chce rozmawiać. Ona chce soku zrobić. To lepsze niż dla nabika. Zamknij oczy, otwórz buzię, zamknij pióra, duże mlucie. Zamknij oczy, otwórz buzię, zamknij pióra, duże mlucie. I pozwól, niech cię kapie ślina. I proszę, nie zdać się tej ślinie. Ślina. Wchodzi przez te drzwi. Nagle zapukała cichutko. Improwizacja jest podstawą w ogóle naszej pracy teraz, w tej chwili, ale wtedy podczas pracy nad Vol 7 w roku 2000 była czymś nowym.
praktycznie cały spektakl powstał z improwizacji. Cały spektakl był oparty na tym i to, w jaki sposób wyglądała premiera, jak wyglądały następne spektakle, zależało tylko i wyłącznie od tego, jak się czujemy, jaki mamy flow, dla jakiej publiczności gramy. Bardzo często powstawały nowe postaci, w ogóle nowe sceny. Spektakl czasami miał różnicę w ogóle w długości trwania. Czasami trwał godzinę, czasami trwał prawie 2 godziny. Ale potem się też zrobił jednak kręgosłup, że działaliśmy według pewnego schematu, pewnych musiałaś scen. Musiałaś tak, to powiedzieć, tak, prawda? Tak, tak, no bo inaczej nam by się to tak rozlazło, jak kiedyś w tobie tam w następnych spektaklach, monodramach, że czasami z godzinnego spektaklu robił się 3 godziny, ale tam jeszcze się potrafiliśmy powstrzymać, nie? Tak, nie byliśmy jeszcze wtedy aż tak rozegrani w tym naszym improwizowaniu. Ale to było wspaniałe doświadczenie, które ukształtowało nas i pozwoliło później wykorzystywać tą metodę improwizacji i takiej właśnie pracy w 2 osoby przy następnych spektaklach. To było bardzo fajne. Czy Jezu, no, będzie widział, czy ma poprawić, prawda? I on będą tam świętuszyć, rozumiesz? Nie? Ten widz będzie to widział. I wtedy się podnieci. To może mu, okej? Bo my jesteśmy zawodowymi aktorami. Ja szczególnie z moją szliną. Doczepimy się. I kiedy on się podnieci, rozumiesz? To on... uruchomi swój intelekt. I zacznie, rozumiesz, kombinować. Zacznie kombinować, obudzi się w nim psychodeliczny intelektualista. I teraz sobie pomyśli tak, ha, dlaczego oni mogą robić takie świństwa przez telefon, a ja nie. Co, jestem gorszy? Mam 2 nogi, mam 2 ręce, mam narządy płciowe i co, nie mogę tego robić? Nasz spektakl powinien mieć jakąś konkretną ideę, która go, rozumiesz, plądruje od środka. Bo wiesz, my moglibyśmy powiedzieć o pewnego rodzaju prawdach, żeby burzyć schematy, rozumiesz? Żeby łamać wszelkiego rodzaju granice. Myślę, że powinniśmy zrobić coś dla społeczeństwa. Nie rozumiesz. Ja myślę, że ten widz, który po naszym spektaklu wyjdzie sobie z sali, nie? Normalnie by sobie wyszedł, zapalił papierosa, nie? Wiesz, poszedł na pizzę, a masz pizzę, nie? Wybiegnie, rozumiesz? Wybiegnie z tej sali, pobiegnie, będzie się rozbierał jeszcze w braciu do biegu, pobiegnie na miacho i zacznie... Nie wiem co, ale będzie to wyglądało tak pięknie, będzie jak stado galopujących mamutów, rozumiesz? Sama natura! Pamiętam, że Agnieszka Kołodyńska, bo mówimy o Agnieszce Kołodyńskiej. Pojechała z nami kiedyś do Teatru Kogitatur, jak robiliśmy próby. Tak, i podjęła się karkołomnego zadania, żeby spisywać ten spektakl. Nie, nie, myśmy ją poprosili. Tak? I to było wyzwanie, ponieważ Agnieszka wzięła sobie kajecik, długopisik, usiadła sobie w ostatnim rzędzie, będę pisać, taki szkic, no i po prostu ona tam zwariowała, nie? Ona tam zwariowała, bo ona tak naprawdę nie, kompletnie się pogubiła, bo to był jeszcze czas, kiedy myśmy próbowali, czyli to były próby i myśmy się zapędzali w różne uliczki. Ona kompletnie nie wiedziała, co ona ma zapisywać, nie? Gdzie jesteśmy my, a gdzie faktycznie jest już coś, co było konstans, co było w scenariuszu. No to było coś, nie?
pojawiła się w naszym gronie Agnieszka Kołodyńska, Kuba Kapral, którzy wyrośli też z teatru takiego ofowego. Wcześniej go robili. Ludzie tacy bardzo, bardzo pełni pokory, właśnie też już nauczeni dźwigania reflektorów, kombinowania ze scenografią w ogóle. No tacy bardziej też twórcy niż odtwórcy tylko tak. ról. A my i zdecydowaliśmy się razem z Marcinem Liberem, z Wojtkiem Wińskim, czyli z Teatrem Usta Usta, że zrealizujemy wspólnie spektakl plenerowy. Ale chcieliśmy zrobić spektakl nie uliczny, nie taki, który byłby grany w miastach, na rynku czy gdzieś, tylko chcieliśmy jakoś pokombinować prawą ręką za lewe ucho i postanowiliśmy, że zrobimy ten spektakl po prostu w lesie. I wybraliśmy do tego Park Tysiąclecia w Poznaniu, który jest... Bo premiera miała być na Malcie. Tak, premiera na Malcie w roku 2000 i w ten sposób powstało Sztuczne Oddychanie. Spektakl zupełnie oderwany od rzeczywistości miejskiej. Zawsze musiały być trzy drzewa, pagórek. Szukaliśmy pagórka. Tak. Szukaliśmy pagórka i trzech drzew o specyficznym rozłożeniu. To nie było łatwe, żeby znaleźć w każdym mieście potem, gdzie graliśmy taką przestrzeń, ale się opłacało. Kochani, kiedy zaczęliśmy się na użytek tego filmiku zastanawiać, od jak dawna się znamy i od jak dawna jesteśmy wielkimi fanami waszego teatru, to zdaliśmy sobie sprawę z tego, że nie pamiętamy czasu sprzed Porywaczy Ciał. I jest to pewien paradoks, bo jesteśmy od was starsi. Niemniej jednak od samego początku naszego wspólnego życia byliście jego ważną i wspaniałą częścią. Wychowaliśmy dwóch synów, czyli Kubę i Filipa, na waszych spektaklach. Dzięki nim weszli w świat teatru, zapołali wielką miłością do instytucji i do was. Ale również z drugiej strony rozbudowali swój słownik o na przykład bardzo wiele przekleństw. Chociaż takich najwyższych lotów i bardzo literackich. Także na pewno do dzisiaj z tego repertuaru korzystają. Moglibyśmy mówić tak bardzo długo, ale ponieważ jest time limit, to chcę powiedzieć, że jeżeli potraktować waszą nazwę na serio, czyli że to wy porywacie, a my jesteśmy porwanymi, to jesteśmy klasycznymi przypadkami syndromu sztokholmskiego, ponieważ nie tylko zakochaliśmy się w naszych porywaczach, nie tylko kochamy ich do dziś, ale z niecierpliwością czekamy na wszystkie kolejne porwania. Nie pamiętamy czasu sprzed porywaczy, nie. Dlatego nie wyobrażamy sobie również czasu po porywaczach, więc musicie po prostu być zawsze. Nie porywajcie. Macie wyjścia. Porywajcie. Kochamy nas. Was. Pa! My z Maciusiem jesteśmy takimi osobowościami, które lubią zmiany, lubią poszukiwania i lubimy zawsze coś nowego odnaleźć w takiej przestrzeni teatralnej, nawet nie teatralnej, tylko takiej artystycznej, naszej. Życiowej, naszej. Naszej. I tak też od początku było, kiedy za każdym razem, kiedy robiliśmy spektakl nowy, to nie trzymaliśmy się już tego schematu, który był schematem dotyczącym spektaklu poprzedniego. Czyli zawsze szukaliśmy czegoś nowego, stąd na przykład nasi fani często... Fani często wygrażali nam pięściami, że jak to zdradziliśmy ich, bo teraz zupełnie coś innego zrobiliśmy. Ale dla nas to było takie fajne, takie po dezorientacja, prostu, tak. Taka dezorientacja. Zdezorientować widza. No, i tak się bawiliśmy. I też postanowiliśmy się zabawić w śpiewaków, znaczy może nie operowych,
nie Bartów, ale zaczęliśmy, zrobiliśmy koncert. Koncept, cały koncept był, to był multimedialny koncert w roku 2001, nazywało się to Best Of, czyli tak jak nazywają się składaki różnych zespołów rockowych, które nagrywają swoją płytę z najlepszymi przebojami. Chcieliśmy napisać po prostu najlepsze przeboje. Robiliśmy, to razem z Wojtkiem i z Marcinem Liberem jako kolejna współpraca między teatrami Porywacza Ciał i Usta Usta. I to była absolutnie niezwykła praca. Przez pół roku razem z filmowcami kręciliśmy teledyski. Oczy niebieskie. Tak, to się nazywało Oczy. Oczy niebieskie, Tomek Jarosz i Marcin Kolczyński. Tak. I z tą grupą artystyczną Oczy Niebieskie powstało ponad 20 teledysków. Do każdej piosenki był oddzielny teledysk. Scenografia jeszcze przypominająca nocny Manhattan, jakieś tam wieżowce. Ale to było fajne, że myśmy sami pisali te piosenki i to była współpraca z muzykiem, z Envim. Tak, z Marcinem Golińskim. No, Maciej Goliński napisał muzykę i to była super praca, bo byśmy u niego w domu, on miał takie studio w piwnicy i ja pamiętam, że za każdym razem po prostu strasznie się cieszyłam, jak tam schodziliśmy do tych podziemi, zamykaliśmy się i tam się tworzyła właśnie cała muza i fajne to było, fajne przeżycie. Ale też fajne było kręcenie teledysków, bo nie wiem jak ty to wspominasz, ale ja pamiętam jak kiedyś chłopaki przyszli do mojego domu i tam kręcili mnie do teledysku latawce. Nie? To piosenki, latawce. Piosenki, latawce. I ja sobie wymyśliłam, że ja będę wpierniczała w jednym ujęciu, po prostu najpierw banana, tak obleśnie, prowokacyjnie, a potem takie glizdy żelki. I zjadłam, pamiętam, całe opakowanie tych żelków w tym jednym ujęciu. Przynajmniej ile ta piosenka trwała, już nie pamiętam, dosyć długa była, miała chyba 3 razy refren. I pamiętam, że jak wciskane wszystkie żelki, mi się aż niedobrze robiło, ale to było fajne, to było super. Jeśli nie ja, to tamta! Mój pierś kobieca tyle warta. Ja wiem, że masz kogoś fajnego pod ręką. Życie nie jest aż taką udręką. A jeśli już stracisz kogoś miłego, kup sobie w sklepie misia pluszowego. Ja wiem, że misiu to nie pierś kobieca. To wyobraźnię męską roznieca. Ja znam twoje potrzeby i lęki. Jesteś zbyt miękki, więc mówię ci dzięki. Dzięki. Upijam się prędko, by trochę zmięknąć. Chcę intelekt zabić, by się dobrze bawić. Spójrz na usta moje, są dziś tylko twoje. Chcę być ci ją słodką, by cię upieść słodko. Kolejnym naszym przedstawieniem w tej grupie, w tym odcinku takim, który pokazuje w jaki sposób w ogóle to wtedy funkcjonowało, jest spektakl Test z 2002 roku. Powróciliśmy do formuły grania razem, tylko Kasia i ja. Ale? I zrobiliśmy spektakl, pierwszy raz spektakl bez słów, kompletnie no bez słów. Bez słów. Oparty na surrealistycznych obrazach, na jakichś scenkach dziwacznych. Ale czekaj, jak to było? To ty kiedyś przyniosłeś właśnie taki test psychologiczny do mnie i zacząłeś, że ja do ciebie, bo już nie pamiętam. W każdym razie przeglądaliśmy taki test psychologiczny, pamiętasz? No. No. I zaczęliśmy się strasznie śmiać, że tam były tak dziwaczne pytania,
coś na przykład o motocyklistach dziwnego i to był test psychologiczny. Tam trzeba było powiedzieć albo tak, albo nie. I myśmy albo nie wiem. Albo nie wiem. I w którymś momencie my zaczęliśmy fantazjować na bazie tego i powstały tak dziwne odpowiedzi na te pytania i powstał też bardzo dziwny spektakl. Spektakl, test, który mógł być grany wszędzie, ponieważ nie miał słów, miał tylko rzucane przez taki staromodny rzutnik napisy na białe płótno. Te napisy oczywiście mogły być w każdym języku, w jakim byśmy chcieli, żeby był, gdzie graliśmy ten spektakl. I w Niemczech, i w Anglii, i na Słowacji, i w Czechach, i wszędzie był świetnie przyjmowany, i w Polsce też oczywiście. Nowa formuła, coś nowego, coś, co otworzyło następny etap w naszym rozwoju. No to był następny eksperyment, to tam dużo było elementów lalkowych w tym spektaklu. Tak. Dużo, dużo formy, praca ze światłami. Bardzo takie różne. Każda scenka była zaskakująca, dużo kolorów, dużo muzyki. To była też fajna. Trzeba było bardzo mocno, intensywnie ciałem pracować, emocjami, ale to było ciekawe. Moją ulubioną sceną w spektaklu Test była twoja scena, gdzie zakładałeś taką błękitną sukienkę, gdzie przyszyłam na cycuszkach takie dwa maki czerwone i tańczyłeś do takiej muzyki ludowej. I ona była niesamowicie fajna, ta scena, znaczy uwielbiałam na nią patrzeć, bo ty jakby zmagałeś się, ty chciałeś tańczyć, chciałeś być piękny, bo to byłeś niby na castingu czy coś takiego, no, że różnie można było sobie zinterpretować. I ty się zmagałeś z tym, bo to ci nie wychodziło, że tam coraz szybciej było i tak upadałeś, ta sukienka ci tak w ogóle nie pasowała, bo w tej całej twojej takiej męskości, ona cię tak uwierała, ta sukienka, ale chciałeś właśnie w tym castingu wypaść dobrze i tak się starałeś i to było właśnie... To była taka dla mnie też tragikomiczna scena, tragiczna, że właśnie to było takie zmaganie się po prostu z życiem. Takie. I to, ja bardzo to, w ogóle ja uwielbiałam testy, chyba trochę mniej, no, ale to był głęboki spektakl.